Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis i witam na kanale Ciało, Umysł i Duch. Czytając pierwsze litery, tak zwany cud. Już się zwykło mówić u Zosi na cudzie. Dziś mam ponownie gościa specjalnego, Magdalena Sztamfer, medium, tłumaczka książek Krystyny von Dreyen. A dziś mamy spontaniczny i niebywały temat. Temat na czasie, jak odnaleźć się w tej i innej rzeczywistości. Dziś o tym porozmawiamy. Proszę bardzo, Madziu, jeżeli chciałabyś dodać coś o sobie, proszę bardzo. I przejdźmy do tematu. Nie mam chyba nic do dodania. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bo z Tobą zawsze bardzo miło mi się rozmawia i wiem, że rozmowa się rozwinie, jak zaczniemy. Dziękuję bardzo. No więc właśnie, jak odnaleźć się w tej i innej, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi innej, to mam tu na myśli, kiedy opuszcza dusza ciało fizyczne i przechodzi na tak zwaną drugą stronę, czyli do tej drugiej rzeczywistości. I to mamy na myśli w temacie, a Magda nam opowie, jak to się odnaleźć, czy to się oddziela, czy nie oddziela. Jak to jest, ponieważ jako medium zna te strony i inne. Także proszę bardzo, Madziu. Pierwsze, co bym chciała na ten temat powiedzieć, jest właśnie to, że zwłaszcza w Polsce mam wrażenie, jest czasem taki lęk, czy ja dotrę, czy ja dobrze dojdę, czy po śmierci wszystko będzie dobrze. Mam często zapytania klientów i to jest właśnie ciekawe, że jak przychodzą takie zapytania, to w 99% są one z Polski, a pracuję też w języku angielskim, pracuję w krajach niemieckojęzycznych i osoby z tamtych krajów nie martwią się tak o swoich zmarłych jak my. I chciałabym może od tego zacząć, żeby odebrać trochę lęku na ten temat, bo często są takie historie, że może ktoś się zgubił albo może nie dotarł, które wynikają z tego, że czasem jako medium, jak zwracamy się do medium, ten kontakt akurat jest niemożliwy. Ale to nie znaczy, że tej osobie zmarłej cokolwiek się stało. To po prostu tak jak nie odbiera ktoś telefonu, to też nic nie musi znaczyć. Tylko czasem tutaj nasz umysł może być zagubiony a propos w rzeczywistościach, bo nasza percepcja to jedno, a drugie to rzeczywiście nasz umysł i nasz rozum. Sama to pewnie znasz, że czasem już coś czujemy i potem nasz umysł, nasz rozum próbuje to wytłumaczyć. Więc ja jako medium, jeśli siedzę tutaj, tak, albo mam klienta, który jeszcze przyjechał może 100 kilometrów, żeby się ze mną zobaczyć i tego kontaktu nie mam, albo energia jest ciężka, często jest tak, że potem próbujemy to rozumem wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I potem nam przychodzi na myśl, a może on się zgubił, może coś się stało. Też łatwiej to powiedzieć, niż powiedzieć, wiesz co, ja akurat nie mogę do niego dotrzeć, akurat go nie słyszę. Albo on nie chce się z tobą skontaktować. To rzadziej, szczerze mówiąc, to rzadziej. Nie pamiętam, żeby ktoś nie chciał. Raczej jest tak, że są pewne sytuacje, jak na przykład po samobójstwie, tak? Jeśli ktoś opuścił nasz poziom po samobójstwie, to nie jest tak, że on ma jakąś karę, czy go nie przyjęli w świecie duchowym, jak najbardziej się nim opiekują i przyjmują taką duszę. Tylko to nie, wiesz, bo to jest takie katolickie trochę czasem, że pogrzebany potem jest pod płotem albo w ogóle tego. Tego nie ma w świecie duchowym, że jakby to nie ma oceny, tylko że ta osoba, która popełniła samobójstwo, trudno przechodzi przez to. Bo ponieważ po drugiej stronie oglądamy jakby nasz film życiowy, ale to jest, po pierwsze jest on bardzo długi, bo to może trwać z tydzień, chyba 40 lat życia może być jakby w przeliczeniu na nasze tydzień oglądania. Ja zawsze myślałam, że to będzie parę sekund, to spoko, ale wiesz, jak sobie tak wyobrazisz, że długo się trzeba będzie oglądać, to daje do myślenia. I wtedy czujemy, nie ma tak, że ktoś nas ocenia, ale my sami widzimy, co zrobiliśmy. Czujemy na podstawie odczuć innych osób, czujemy się jak inne osoby, które miały z nami styczność, więc wiemy, co wyrządziliśmy im
pozytywnych czasem, oczywiście co zrobiliśmy dobrego, ale jakie uczucia w nich wywołaliśmy. Przepraszam, z tego co ja wiem, jeden z większych bóli duszy, tak nazwijmy to, tak, kiedy nie mamy pojęcia za życia, świadomie lub nie, robiąc komuś krzywdę, nazwijmy tak, czy jakąś przykrość, nie wiemy nawet, że to, co to komu zrobiło, i wtedy po drugiej stronie mamy już ten ogląd. Powiedzmy, nie ma zmiłuj się, tu już jest czarno na białym, tu trzeba się z tym spotkać i nie żaden sąd ostateczny, nie ma nic takiego, prawda? Tylko dusza sama ogląda i ona sama się rozlicza, nazwijmy to tak, z tych swoich ziemskich uczynków. I to jest właśnie to trudne, bo może nawet łatwiej by nam czasem było, gdyby ktoś nas ocenił i możemy potem być źli na tego, bo dał nam złą ocenę, wiesz, jak w szkole, jak ktoś źle napisał sprawdzian, to można na nauczyciela trochę tam, ale tutaj jest tak, że właśnie nie tylko widzimy, co zrobiliśmy, ale to czujemy. Więc osoby po samobójstwie mają oczywiście to, że po pierwsze wiedzą, że widzą możliwości, których nie widzieli za życia. Tak, że jednak mamy wolną wolę, ale to nie jest normalnie w planie duszy, żeby sobie odebrać życie. Więc w tym momencie widzę, że ja nie widziałam tej furtki, i potem czuję, co czuli bliscy, i wtedy energia jest po prostu ciężka. Do tego dochodzi fakt, że po prostu żałoba jest trudniejsza, jeśli mamy do czynienia z kimś, kto popełnił samobójstwo. Dziwnie to zabrzmi, ale łatwiej, wiesz, jak mam babcię, która ma 90 lat, spokojnie umiera, to mi dużo łatwiej ją puścić niż jeśli chodzi o męża, czy dziecko, czy przyjaciółkę. Tak? Wtedy my sobie robimy więcej wyrzutów i ta energia jest ciężka. A do kontaktu z światem duchowym i ze zmarłymi potrzebuje wysokiej energii. Więc jeśli ta energia, wiesz, czasem jest tak, że jak jest właśnie taka sesja, gdzie było to samobójstwo, to ta energia jest pierw bardzo wysoka, bo ten zmarły chce się skontaktować, a potem ona jakby sunie na dół i jest bardzo ciężka. I wtedy ten kontakt nie jest możliwy. I wiele ludzi czuje wtedy ten ciężar, ale to nie znaczy, że ten zmarły nie doszedł albo że jemu coś się stało. Ale jednak, wiesz, zawsze ważne jest to, żeby rozróżnić, co jest moją percepcją neutralną, a co mój umysł z tego robi? Bo potem czujemy ciężką energię i może być, że pierwszy nasz pomysł jest taki, on się może zgubił, bo znamy to jakby z pola kolektywnego, tak, zbiorowego, że trzeba się za zmarłych modlić, inaczej im się coś stanie. Albo wiesz, to jest takie... I tu mi się wydaje, że jednak te katolickie poglądy w Polsce jednak są bardziej zakorzenione, że mamy jakby taki, więc częściej jakiś lęk, a może jemu się coś stało, ja muszę uważać, albo trzeba go uratować i tak dalej. Normalnie nic tutaj nie stoi na przeszkodzie, te dusze dochodzą, a jeśli by coś było nie tak, to też nie sądzę, że my tu na ziemi jesteśmy najlepszymi, którzy mogą pomóc, bo tutaj i tak jesteśmy na dnie tej energii, jak widać zresztą w rzeczywistości naszej. Są przewodnicy duchowi, są bardzo wysokie energie, które wtedy pomagają, bo czasem może być tak, że ktoś na przykład miał tak mocno zakorzenione poglądy religijne, że przechodząc na drugą stronę on czegoś oczekuje, jak widzi coś innego, co się spodziewał, potem nie chce iść dalej, bo on czeka na tego świętego Piotra i przecież miało być inaczej. Więc czasem przewodnicy duchowi naprawdę muszą się trochę natrudzić, żeby wytłumaczyć, że tak to rzeczywiście tutaj wygląda. Wiesz, i też oczekują tego albo piekła, albo nieba, nie? Bo też oczekują piekła za karę. I czy to jest tak, że jeżeli ten ktoś oczekuje, to mu się ten poziom objawi? No bo wyobrażeniowe jest oczywiście. Tak, wiem, że jest tak, że na pewno w świecie duchowym nasze myśli działają bardziej bezpośrednio, tak? Ale myślę, że generalnie jest wtedy, to nie tak, że nam się objawia, moim zdaniem, tak? To nie jest tak, że nam się objawia wtedy piekło, ale po prostu te nasze lęki wychodzą, my boimy się na przykład iść dalej,
z powodu naszych lęków, mimo że energia jest wysoka i mimo że mamy tam tak naprawdę pomoc, ale właśnie tego nieba i piekła, to jak już to mamy to na ziemi tutaj, aniżeli tam. A powiedz mi tak, no my mamy wolną wolę, dusza ma wolną wolę. Czy dusza może nie chcieć iść i chcieć zostać, przywiązać się do miejsca, do swojego bogactwa na przykład, bo wtedy z tego co ja wiem, opiekunowie, przewodnicy mogą inspirować, podpowiadać, ale nikt nie może duszy nic kazać. Jeżeli ona chce zostać przy danym domu, zawiesić się, nazwijmy to tak, to ona tak będzie miała, prawda? Nie wiem, bo ja nie wierzę, że naprawdę, jeśli są takie fenomeny, że tak są czasem takie zjawiska, że jakby straszy w jakimś domu albo coś tam jeszcze jest, to nie sądzę, że to jest dusza. Myślę, że to są pozostałości energetyczne. Albo właśnie energia tych wydarzeń jest tam tak silna, albo też jakby odbicie naszego ciała, ale dusza jako taka jest czasem tak, że chciałaby po prostu jeszcze coś przekazać, dlatego też jest bliżej związana z ziemią przez jakiś czas. To wiele osób obserwuje, że tuż po śmierci otrzymuje więcej znaków od zmarłego niż później, bo ten zmarły chce bardziej o sobie dać znać, ale to nie znaczy, że on nie przeszedł do świata duchowego, tylko że jest jeszcze tak związany z ziemią i ma jeszcze jakby wystarczająco nazbieranej fizycznej energii, żeby móc na przykład, nie wiem, zamigać światłem albo przełączyć coś w radiu. A później jakby to się trochę ulatnia i on przechodzi bardziej do świata duchowego, ale nie wiem, że takich historii też jest wiele. Ja osobiście nie wierzę, że jakieś dusze są tutaj, jakby się tutaj zatrzymują i nie idą dalej albo kogoś straszą. Takie zjawiska moim zdaniem mają inną przyczynę. Aha, okej. A czy mogłabyś powiedzieć, jaką przyczynę? Bo wiesz, ludzie wierzą w to, że tam straszy i tak dalej, to nieobce ci pewnie jest. Bo tam rzeczywiście może nieco straszyć, ale nie jest to ta dusza tego zmarłego, tak? Jeśli mam i czasem są też osoby jasnowidzące, które jakby widzą, albo wydaje mi się, że widzą jakąś osobę, ale to nie jest już ta dusza, to jest to, co się tam wydarzyło. Ale jeśli na przykład ktoś odchodzi w bardzo dramatycznych warunkach, to ta energia po prostu jakby w tym miejscu zostaje. I jeśli osoby, które są właśnie wysoko wibrujące, często też niekoniecznie pod względem świadomości, jakby tak na duchowej drodze, często na przykład nastolatkowie, nie wiem dokładnie jeszcze czemu, mają taką energię, albo ich ciała energetyczne tak działają, że jakby bardzo pobudzają takie zjawiska. I wtedy jakby odczuwalna staje się ta energia tego zdarzenia. Jeśli tam na przykład ktoś, no powiedzmy, został zamordowany, to jest ciężka energia i ona nie, ta osoba, trudno jej było odejść. To był wielki szok, tak? Więc te energie mogą tam zostać. I to rzeczywiście może być jakby... I to dobrze na przykład to oczyścić, ale to moim zdaniem nie jest tak, że rzeczywiście ta dusza wtedy potrzebuje... Tylko że to te ziemskie pozostałości po prostu wiszą w powietrzu, tak jak wiszą w powietrzu. Wiesz, jak wejdziemy do pomieszczenia, gdzie akurat ktoś się kłócił, to czuć to w powietrzu, a to jest mała rzecz, tak? Bo kłócimy się na tej ziemi cały czas, a jeśli stało się coś tak dramatycznego, no to jest to po prostu bardzo głębokie i czasem zostaje w tym miejscu. Czyli zapisane w ścianach, jak to się mówi, w podłodze, wszędzie i dobrze to oczyścić, bo na przykład wiesz, ja jestem osobą wysoko sensytywną i mieszkam w wieżowcu 8-klatkowym, 10-piętrowym. Na przykład wiesz, jak ktoś umrze, no ja jeszcze nie wiem,
ale ja na przykład odczuwam coś w rodzaju latającego motyla. I to no, już teraz, bo z początku się tego bałam i tak dalej, złościło mnie to, wiesz. W tej chwili już wiem, że gdzieś sobie zobaczył latarnię i przylatuję do niej, bo może mi może pomóc. Do tego już tak podchodzę, nie? Że wiem, że szuka pomocy, a nie, że chce mi krzywdę zrobić. Także to na świeżo można tak odczuwać, bo jakby przechodząc tą drugą rzeczywistość, nazwijmy to tak, no dusza jest jednak w szoku. Mimo że wie, jak tam jest, doświadczała tego wiele razy, reinkarnując, ale zawsze to jest chyba szok, prawda? Nie sądzę, że zawsze, ale może tak być, bo jeśli na przykład osoby, które już leżą w łóżku, tak, które są umierające, one czasem, albo czasem jak nawet są w śpiączce, albo w takich stanach, wiesz, że raz jest z nimi kontakt, raz nie, one często już widzą jakby co się dzieje. Oni są już jakby w takim... Więc tutaj to przejście czasem jest bardzo łagodne, bo oni już, co jest ciekawe, jak też jak osoby umierają, jak się towarzyszy umierającym, że wtedy mimo tej żałoby czasem jest taka bardzo spokojna, bardzo głęboka energia, ponieważ ten świat duchowy już bardziej się otwiera i więc tak naprawdę wracamy do domu. Myślę, że większym szokiem jest, jak lądujemy na ziemi, niż jak przechodzimy do świata duchowego, bo z świata duchowego lądowanie tutaj na ziemi to jest po prostu zimny prysznic, bo myślę, nawet jak widzimy, co się tu dzieje, jesteśmy w świecie duchowym w takiej miłości, że nawet widząc to, myślę, że czasem sobie to łatwiej wyobrażamy. A jak tu już jesteśmy i czujemy, ojejku, to ciało, to ograniczenie, ojejku, tu mnie coś boli, zapomniałam, że może mnie coś boleć. Myślę, że to jest tak naprawdę większy szok. Ale wiesz, to odchodzenie, no bo zapominamy, jak to jest z tym przychodzeniem i ten lęk przed nieznanym pewnie powoduje. To jest znane, ale na poziomie tym ziemskim dla wielu nie jest znane. I dlatego ten lęk, ja myślę, powoduje to, że tak się dzieje w tym przejściu. Wiesz co, lęk nie tylko przed... No generalnie to masz rację. Nasz mózg nie lubi nieznanego. Zawsze lubimy wiedzieć, co się będzie działo. Ale też po prostu dużo lęku nam zostało wmówione, że właśnie niby czeka nas sąd ostateczny i tam nam się dostanie. I wtedy się boimy, czy ja się dostanę, czy czyściec, czy jakbyśmy się chcieli dostać na studia i że nie wiadomo, co tam będzie, czy dostanę jakąś karę, bo nie wierzymy. Trudno nam sobie wyobrazić, moim zdaniem, tutaj na ziemi tą miłość, to zrozumienie i to, że tam nic nie musimy, tak? Że nie musimy jakby czegoś udowodnić albo się wykazać. A tutaj na ziemi jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej ciągłej walki, że też jeśli chodzi na przykład o miłość, tak, mamy często, że muszę udowodnić, że jestem dobrym człowiekiem, żeby zasłużyć. Na wszystko musimy tu zasłużyć, zapracować, a tam możemy po prostu być i jesteśmy kochani, więc to gdybyśmy tak naprawdę wierzyli w to, wtedy też nie byłoby tego lęku. Wiesz, myślę, że gdybyśmy mieli pełną świadomość tego, że jesteśmy tą częścią Stwórcy, źródła Boga, jakkolwiek to nazywamy, która nie ma ciała, a schodzi na ziemię doświadczać poprzez nas. A więc jest to doświadczenie, jest to dla tego źródła w pewnym sensie też zabawa tego doświadczania. A ktoś powie, wiesz, jak traumy mam, dobrze się tam bawi. Nie, po prostu potrzebuję w moim poczuciu do tak zwanego pakietu doświadczeń czegoś. I schodzi, żeby nawet te traumy, te trudne, bo mówią ludzie, jak mogłam wybrać takie życie, taką matkę, takiego ojca, takiego męża. Ty jako człowiek nie, ale ta duchowa istota potrzebowała do tego, jak ja mówię, pakietu doświadczeń właśnie tego i decyduje się świadomie jako ta świadoma energia schodząca, że będzie tego doświadczać i ma na to zgodę.
Nie tylko, wiesz co, ja też myślę, że po prostu nie oceniamy jako dusza, jako dobre i złe doświadczenie. Po prostu bierzemy wszystko i myślę, że rzeczywiście trochę tak jest, że jak się umawiamy i tak mówimy, wiesz co, ja jeszcze nigdy nie doświadczyłem odrzucenia, to wiesz co, to ja będę twoją matką i ja cię będę odrzucać cały czas. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, hurra, spróbujmy. Myślę, że trochę to tak, a potem jak tutaj jesteśmy, no to jest jednak ciężko. Nie? Z drugiej strony też nie sądzę, że, wiesz, tak się mówi, że dusza to wybrała. Nie wybieramy jakby ten podstawowy pakiet, jak już o pakietach mowa, ale jednak mamy tą wolną wolę. Czasem też się w tej duchowości trochę za dużo zwala na to, że a dusza tak wybrała, a tak już jest, tak? Ja też uważam, że jest taki droga, nazwijmy to tak, ale te wszelkie zakręty i boczne uliczki to już kreujemy my sami. Czyli tak, bierzemy ten taki prosty ten, żeby mieć, taki drogowskaz, żeby mieć, ale resztę bawimy się dziabką, wiesz. Tak, tak jakby wiesz, podstawowy, tak zaczynam, tak, to są moje karty, ale jak je rozegram, to jest potem w mojej, i też chcę po prostu wypróbować, to ja chcę raz zacząć z takiego poziomu i tak naprawdę zawsze szukamy jednak tą drogę do siebie, do światła, do miłości i czasem trochę to są ambitne dusze, tak, które mówią, oto ja wybiorę trudny początek, bo łatwo już było. To stare dusze, myślę, one wybierają takie trudniejsze doświadczenia, bo gdzieś tam mają w tym swoim pakiecie, jak to już tak nazywamy, doświadczenia, no bo młoda dusza nie weźmie sobie, wiesz, jakiegoś traumatycznego zdarzenia, bo urzęźnie, no nie poradzi jakby sobie z tym. Ja jeszcze chciałam tu dodać, że teraz jest, wiesz, taka od pewnego czasu moda, taka karma wróci, taka karma, ale nie mają najczęściej pojęcia, czym jest ta karma, bo oni to biorą w kontekście, a spotka cię kara, karma wróci, ale karma idzie we wszystkie strony, to nie ma tak i dobre i, no jak nie rozróżniasz się dobre i złe, no ale nazwijmy tak, dobre uczynki i te niekoniecznie dobre, no one wszystkie wracają. Wszystko jak bumerang. Jak bumerang. I też myślę, że wiesz, czasem dobrze by było, jak czasem wrócić do tych podstawowych jakby rzeczy, bo czasem właśnie ludzie mogą się zagubić w tych takich duchowych mądrościach, wiesz, w sensie, a taka karma tak wybrała i wtedy odsuwamy rzeczy od siebie, którymi powinniśmy się może zająć tu i teraz. Albo tłumaczymy sobie coś, choćby toksyczny związek, że albo to jest moja bratnia dusza. Nie, może to jest akurat niefajny facet. Wiesz, w sensie czasem dobrze jest mieć tą świadomość, że nie jesteśmy tylko tym ciałem, tak, i tylko tym rozumem. Mieć tą świadomość, że jesteśmy duszą, która wybrała to ziemskie doświadczenie, ale żeby jednak to ziemskie doświadczenie właśnie całkiem wykorzystać, żeby też nie uciekać cały czas do świata duchowego, a raczej jego energię używać do tego, co tutaj chcemy zrobić, tak? Co tutaj konkretnie chcemy przeżyć, co chcemy tutaj poprawić, bo i tak jest tutaj, takie mamy pole do popisu, że tak powiem, że jest co robić. To jest chyba jedyna gęstość we całym wszechświecie, tak jak tu mamy na Ziemi, prawda? Bo inne istoty mają trochę te inne ciała, nazwijmy to tak, wiesz, pewnych rzeczy z tego, co ja wiem, nie mogą doświadczać, a na Ziemi mamy cały pakiet uczuć, emocji, wszystkiego. Tu jest rzeczywiście cały pakiet. Nie jestem, wiesz co, u mnie też jest tak, że wiesz, czasem mam jakieś poglądy, które po pół roku, jak znowu moja świadomość się rozszerzy, się nie zgadzają. Dlatego nie jestem pewna, bo są inne trójwymiarowe planety, ale na pewno Ziemia jest specyficzna. Teraz, tak, zwłaszcza w tej sytuacji i z tego, że rzeczywiście tutaj te energie są właśnie bardzo, bardzo ciężkie czasem, tak? I tutaj jest większe wyzwanie niż
gdzieś, gdzie mogę, wystarczy pomyśleć i już mam, tak? A tu dlatego na pewno jest to, z drugiej strony jest to taka piękna planeta też, tak? Gdzie właśnie ta fizyczność się objawia w też jak najbardziej pięknych barwach, których też, no, też nie wszędzie możemy doświadczyć. Czyli cieszmy się, że wybraliśmy Ziemię, te doświadczenia i nie marudźmy już, ojejku, jak źle, jak niedobrze, no bo nie wiadomo, z tego co ja wiem, w tych czasach inkarnowały odważne dusze, tak ich można nazwać, bo ten czas przemian to jest, wiesz, już teraz coraz więcej. Nie nudzi nam się w tych inkarnacjach. Ale wiesz, jest przywilej doświadczania tych zmian. Przez ostatnie 56 lat, 50-60 lat zmieniło się więcej niż przez ostatnie 500. To jest naprawdę, moje pokolenie naprawdę doświadczało już różnych rzeczy i aż nie do wiary, że można było przeżyć PRL-u, wiesz, te kolejki, te różne rzeczy i dojść do momentu, kiedy, no nazwijmy to tak, pomału wznosimy się. Czyli to nie było pojęcia kiedyś w ogóle o czymś takim, nie rozmawiało się, no może gdzieś tam jakieś wyjątki, ale ogólnie nie. Dopiero później nadszedł czas internetu, dostępu do takich audycji, jak my robimy, że wow, albo czytania artykułów, nie? To było nieznane kiedyś i raczej tak nikt o tym nie rozmawiał, mimo że odczuwał na przykład coś, ale wstydził się i bał się mówić. W tej chwili możemy odważnie o tym mówić. Znaczy było na pewno osoby, wiesz, no, z historii mediumizmu choćby, ale nie było to takie szerokie, wiesz, chociaż to jest dość ciekawe, że czasem trochę wracamy, tak, bo jak tylko coś się pojawiało, co otwierało świadomość, to jednak było to tłumione, a tu, bo mówisz o internecie, tu jest rzeczywiście to, że myślę, że częściowo chcieli dużo wykorzystać, żeby nas kontrolować i z tym internetem im się to wszystko wymsknęło spod kontroli. Bo pomogli jednak, nam, a naprawdę, nie zaszkodzili. Przez to, że właśnie, wiesz, dawniej jak popatrzymy, jak działały media, to znaczy nie takie jak ja, medium, tylko mainstreamowe, to jednak, wiesz, można było dużo zdziałać przez gazety, przez radio, przez telewizję i był to jednolity obraz. Tak. A teraz przez internet tutaj, wiesz, jest od razu odmienna opinia i ludzie mogą kwestionować, mogą od nowa się zastanowić. Bo wspomniałeś o tym PRL-u, ja naprawdę myślę, bo to, wiesz, jak tak człowiek wspomina te absurdy PRL-u, ja myślę, że Ziemia jest najbardziej absurdalną po prostu planetą we wszechświecie i może dlatego ją wybraliśmy, bo takich doświadczeń nigdzie nie ma tutaj. Urozmaiceń. No urozmaicenie i rzeczywiście, jak sobie tak powiesz, bo taka piękna planeta, ale jest właśnie te skrajności, tak? To jest, myślę, że nie tylko z dystansu, nie do pojęcia, ale i też te możliwości, tak? Które to z sobą niesie, bo tak, masz rację, czasem potrafimy tak marudzić, że jak ciężko i tak dalej, co no czasem ma się taki dzień, no dobra, można trochę pomarudzić, ale żeby może się jakby skupić na tym, że nie, jak jako dusza widocznie wiedziałam, że tu będzie ciężko, a mimo to na to się zdecydowałam, więc musiało to być dla mnie tak ważne, dlaczego ja to w sumie zrobiłam i jak to otwiera czasem nowe perspektywy. Tak, nie? Jakie były moje motywacje, tak? Po co tu przyszłam? Przecież mnie tu nikt nie spychał. No właśnie, i po co sobie to zrobiłam, skoro było tak trudno, więc to musiało być coś naprawdę, naprawdę ważnego. Inaczej byśmy się przecież na to nie pisali, tak? Często schodzimy też, żeby komuś pomóc, bo też są te kontaktowe dusze, jak mówisz, i umawiamy się i gdzieś tam jesteśmy z dala od siebie, a potem się zbliżamy przez tak zwany przypadek, no po to właśnie, żeby pomóc sobie w tym, na co żeśmy się umówili, a nie urągać, ojejku, jakie to życie, a ten jest taki, a mój mąż taki, a moja mama taka, jak mogli i tak dalej. No nie, jak jest ta świadomość, o której my mówimy, ufam właśnie, że wielu ludziom pomoże ta audycja zrozumieć, że no, wybieramy te doświadczenia nie po to, żeby sobie krzywdę zrobić, tylko po to, żeby wzrastać, żeby wiedzieć, czego już ewentualnie nie robić, że to robienie komuś przykrości, że to nie pracuje,
że to nie o to chodzi, że bycie, ja ci nagrałam audycję szacunek i życzliwość, że bycie w tych jakościach, wiesz, pomaga po prostu żyć. Pomaga po prostu żyć. Jak, no, chętnie odsłucham, bo właśnie szacunek i życzliwość jest naprawdę czymś bardzo, bardzo istotnym. Też myślę, że to zajmowanie się duchowością powinno nas sprowadzić do tej życzliwości z innymi, nie do wywyższania się, że ja jestem już dalej na mojej duchowej drodze i ten nic nie rozumie, tylko do tego, że tak naprawdę gdybyśmy sobie właśnie pomagali bardziej we wszystkim, ale generalnie też w tym, że każdy tutaj jest na swojej duchowej drodze, każdy ma swój plan duszy i moglibyśmy sobie pomagać go wypełnić, a nie przeszkadzać. Nie? Tylko, no właśnie, że... dzięki szacunkowi, tolerancji, jeszcze życzliwości, to są takie filary, że tak powiem, naszego jestestwa. Tak naprawdę tak. I to bardzo się mnie cieszy, że to mówisz, bo dokładnie tak to odczuwam, że ta duchowość właśnie nie powinna być jakimś, wiesz, jakąś koncepcją. Odleciamy. Tak, i tym tylko, żeby powinna nas zrobić bardziej empatycznymi ludźmi, bardziej życzliwymi. I to nie znaczy, że każdy musi nam się podobać i z każdym musimy, wiesz, swoją energię jakby oddawać i nie wiadomo co, ale żeby mieć to nastawienie życzliwości, to właśnie jest, wiesz, w takich prostych często rzeczach, w rzeczach dnia codziennego. A czasem to takie się poszanowanie, też... poszanowanie, przepraszam, tej inności. Że tej ktoś inności, taki jest, tak. Nie nazywaj go dziwakiem, bo dla niego to nie jest dziwactwo, że on tam siedzi i sobie tam dzierga coś czy coś tam. Nie, to jest dla niego pasja, to jemu się podoba i daje przyjemność. Więc nie oceniaj, że to jest dziwactwo, że to jest tutaj, że tam coś z głową ma i tak dalej. Nie, każdy... Wiesz, cudownie by było, żeby było to poszanowanie tak naprawdę, nie tylko w mowie, nie tylko mówić, że to fajnie, ale rzeczywiście, jak idzie człowiek na ulicy, uśmiechnąć się do niego, czasami idzie smutny, my nie wiemy, co jest, nie jesteśmy w jego butach, ale coś nam mówi, żeby się uśmiechnąć. I ten człowiek z bolałej twarzy uśmiechnie się, my tak naprawdę nie wiemy, co ten uśmiech, taki drobny gest, drobny, a wielki dla tego człowieka, mógł dla niego zrobić w danym dniu. Bo może on zobaczył, że nie wszyscy są tacy, jak mnie spotkało. Idzie jakaś nieznajoma kobieta i się do mnie uśmiecha. Bo energia uśmiechu od razu, wiesz. No, od razu działa energia. Nasza energia działa od razu na kogoś innego. Tu masz zupełną rację i dlatego myślę, czasem właśnie się możemy zagubić w tych, wiesz, jakby tych duchowych naukach choćby. Fajnie jest o tym poczytać, wiesz, na jako etap, ale myślę, że potem warto wrócić tutaj na ziemię i sprawdzać, jaka jestem. Jaka jestem do moich dzieci, jaka jestem, jak nikt nie widzi, jaka jestem do ekspedientki. I to są bardzo przyziemne, niby drobne rzeczy, ale one są ważne. Taka życzliwość dnia codziennego, bo tutaj coś zmieniamy. My czasem jakby też od siebie wymagamy nie wiadomo czego, tak? Albo mamy takie oczekiwania, a tak naprawdę chodzi o te wszystkie momenty, wszystkie te małe momenty, z których składa się dzień. Tak, ta nasza rzeczywistość. Wiesz, też nie katujmy się, jeżeli nam się poniosą nas emocje i tak dalej, bo my doświadczamy i do końca swoich dni będziemy doświadczać, bo ja nie do końca jestem, wiesz, za tym, że to jest prawdą, jak ktoś mówi, że już ma wszystko zrobione i może siedzieć i wiesz, tam to. No nie, dopóki będę doświadczać, dopóki będę żyć i doświadczać, będą mi się przydarzać różne rzeczy, i mam na to zgodę. I nie, też, bo ty już nie powinnaś na tym poziomie, niektórzy tak używają. No tak, wiesz, właśnie to jest tak czasem jakby taki, wiesz, jakby nie wiem jak to, jakby ranking albo jakby zawody, no, tak? Zawody w duchowości. No, mamy różne już poziomy. Ci nie wolno. Już ci nie wolno się zdenerwować. A właśnie o to chodzi, że przyszliśmy właśnie tutaj, no niekoniecznie, żeby się cały czas denerwować, ale że to jest po prostu ludzkie. Jesteśmy istotami duchowymi, ale w ludzkim ciele. I też wiesz, czasem, dlatego to jest bardzo dobra kwestia, którą poruszyłaś, bo czasem jest tak, na przykład jak ktoś odchodzi, to osoby potem mówią,
jakby coś, ale on przecież teraz nie musisz płakać, bo on teraz ma lepiej. To są dwie różne rzeczy, bo on może ma tam lepiej, to jest, wiesz, w świecie duchowym już ma swoje tutaj załatwione, odbębione, może sobie odpoczywać, ale żałoba jest czymś naturalnym, jako na ludzkim poziomie po prostu nam kogoś może brakować, nawet jeśli wiemy, że może ma lepiej. I to masz rację, ja bym się nie odwracała od tych ludzkich doświadczeń. One nas dużo uczą, ale to, to nas też robi ludźmi. Nie jesteśmy perfekcyjni i czasem, wiesz, w tej duchowej, że tak powiem, scenie jest czasem tak, że ludzie jakby trochę to używają, jakby, wiesz, na taką koncepcję na siebie, że taka powinna, wiesz, porzucamy niektóre reguły i zasady i co nam przekonania, co nam wmówili i dajemy sobie wmówić nowe, niby lepsze, które nam lepiej odpowiadają i znowu mamy pełno reguł, jacy powinniśmy być, nie? Wiesz, tym idealnym, jak powiedziałaś, nazwijmy to tak, to może być, nazywam się Ewa, jestem botem, czym mogę pomóc, bo to teraz, wiesz, ona jest zaprogramowana i ona jest idealna, bo ona zrobi za ciebie, wiesz, jak cię nie zrozumie, to mówi, przepraszam, nie rozumie, co mówisz, do widzenia i tak dalej, nie? No bo ma dobry humor. Jest tego bardzo dużo i w bankach, wiesz, i tym, no można, czasami mogą ponieść emocje, bo ja nie mogłam, paczka kurierska w Niemczech utknęła i nie mogłam się tu DPD dodzwonić, bo trzy dni bot Ewa odbiera telefon i w końcu na czwarty dzień, jak odebrała kobieta, ja mówię, ojej, człowiek, tak od ruchu. Gdzie moja koleżanka Ewa? Ale wiesz, to naprawdę to było tak, ojej, człowiek, bo w końcu możesz normalnie powiedzieć i wiesz, i paczka tu wróciła do Polski, no bo tam utknęła, ale udało się. A ten idealny bot, który robi migiem wszystko, nie, niestety nie dał rady, nie? A powiedz mi, Madzi, jeszcze taką rzecz, bo ja słyszałam taką opcję, że szczególnie na początku, kiedy dusza odchodzi, że dobrze jest nie płakać, bo ona jakby, nazwijmy to tak, staje w rozkroku. Jak bardzo duża rozpacz, to ona nie idzie w kierunku świata duchowego, tylko czuje, że jest tu ściągana, jestem tu potrzebna, muszę tu zostać. Ja mam na myśli, tak wiesz, ta pierwsza taka ta podróż, kiedy opuszcza, bo później naturalnie to, co powiedziałaś, popłacze się, zatęskni i tak dalej, ale czy to jest prawda, żeby z miłości do tej duszy pomóc jej tak, nie rozpaczać. Ja, łza poleci, wszystko normalne. Ale wiesz, czego mnie zostawiłaś, jak dalej, to z tego, co ja wiem, jest jedna z trudniejszych rzeczy, które dusza odczuwa na drugiej stronie jako ból, bo ona nie może już nic zrobić, bo już jej tam nie ma. Z tym, że tutaj ja nie sądzę, że potrafimy duszę naprawdę zatrzymać naszą rozpaczą. Oczywiście jest to zdrowiej, bo dusza wie, że tak powiem, to co przedtem powiedziałam, tak, jeśli popełniam samobójstwo i widzę, jaki to sprawiło komuś ból, jednak w żałobie, powiedzmy normalnej, co nie wiem, czy jest normalna żałoba, ale są dwie rzeczy. Jedno jest rzeczywiście ta osoba, która odchodzi i tęsknie za nią, a drugie są też, wiesz, inne tematy, które to porusza, tak, że ja nagle muszę sama dać radę, że nagle, wiesz, nie zawsze rozpaczamy z powodu tej osoby. Tak, wiesz, to co różne... ja zrobię bez ciebie, tak, jak no ja właśnie, będę żyć. Tak, i czasem albo czujemy się odrzuceni, albo to ktoś nam dawał miłość, której my sami nie potrafimy sobie dać, więc teraz nam brakuje tego, więc tu są jakby różne płaszczyzny takiej żałoby. Nie sądzę, że kogoś potrafimy zatrzymać, on też jakby zmarły ma duże współczucie do nas, ale próbuje nas potem jakby skierować ku życiu, więc oni mają wyrozumiałość, że dobrze ten ból musi wyjść, dlatego wiesz, jak ktoś jest smutny, to jest trochę tak nie rozpaczać, to jest trochę taka rada, jak ktoś ma depresję i to weź się w garści. To jak to mamy, gdybyśmy mogli się lepiej poczuć, to byśmy się lepiej poczuli, gdybyśmy mieli zawsze taki wybór. Czasem trzeba przez to przejść, nie da się tego przeskoczyć. Mi się też wydaje, że to jest też, wiesz, jak widzę kogoś, to jest trudne też dla mnie jako medium, chociaż
niby jestem do tego przyzwyczajona, ale trudno się do tego przyzwyczaić. Wiesz, jak masz osoby, które są w głębokiej żałobie, po pierwsze ma to wpływ na sesję, bo energia idzie na dół. One też mogą czasem dziwnie reagować. Wiesz, czasem mi się zdarza, że ktoś jest na mnie zły, bo mu wychodzi ta złość, że ten mąż mnie zostawił. Albo, więc dużo projekcji jest tutaj. Ja jako medium muszę być bardzo czuła, tak bardzo, że tak powiem, dużo odbierać, a z drugiej strony muszę mieć silną psychikę, żeby z czymś takim się obchodzić. I generalnie nie sądzę, że potrafimy kogoś zatrzymać, ale ci zmarli potem chcą, żebyśmy żyli, żebyśmy znowu wkroczyli jakby do tego, żeby żyć, ale czasem właśnie jak trudno nam wytrzymać smutek innej osoby albo żałobę, to wiesz, czasem przy osobie, która właśnie czuje się źle albo ma taką żałobę, warto posiedzieć, po prostu z nią być, a nie od razu ulec jakby tej pokusie, tak, żeby powiedzieć coś, bo czasem mówimy coś, żeby się poczuć lepiej sami. Więc mówimy, a nie przejmuj się, albo nie rozpaczaj, nie płacz już, bo to we mnie aktywuje różne niefajne emocje, albo nie martw się, on się ma lepiej, co tam płakać. I tak naprawdę tutaj często mi się wydaje, że takie rady pochodzą raczej, że my chcemy się poczuć lepiej i trudno nam wytrzymać, jak ktoś akurat jest w żałobie, ale żałoby nie da się przeskoczyć w magiczny sposób. Czyli tak jak mówisz, najlepsze lekarstwo to jest po prostu pobyć z tą osobą. Nawet jeżeli o coś pyta, to krótko odpowiadać, nie wciągać, jakby nie jątrzyć tego, a po prostu być. Obecność. To jest obecność, największe, co możemy dać drugiemu. I uważność, wiesz co, bo czasem tak my niby wiemy lepiej, ale tak naprawdę w tym momencie nic nie wiemy. Więc no sama tak, nasza obecność i też zapytać, co potrzebujesz i może lepiej bardziej by pomogło zrobić jej zakupy, bo ona akurat nie jest w stanie pójść do sklepu i nie chce nikogo widzieć, tak, niż takie szybkie rady, że tak powiem, które tak naprawdę mogą być czasem bardzo bolesne, bo jak ktoś akurat jest w tej dużej rozpaczy, to usłyszenie nie rozpaczaj jest trudne, tak, jakby to nie było w porządku. Teraz tak jest, ale może powiesz, co możesz, wiem, że teraz ci jest trudno, ale może to ci pomoże. Możemy, jeśli ktoś chce, ale czasem to po prostu też wymaga czasu. Tak? To akurat jak ta emocja wychodzi, lepiej może jej nie blokować, tylko niech będzie, tak, wypłaczemy się i potem ruszymy dalej. Bo później może się skończyć chorobą te zablokowane emocje, których nie uzewnętrznimy, nazwijmy to tak, prawda? Madziu, powiedz mi tak, czy te światy tak naprawdę mają jakąś granicę? Czy te światy, mam na myśli ten, którego przechodzi dusza opuszczając ciało i ten świat, czy one mają jakąś granicę, czy one się po prostu przenikają i tak naprawdę ten świat drugi, nazwijmy to tak, widzi nas, a my jego nie widzimy, no bo niektórzy widzą, ale większość nie widzi, ale oni nas, nazwijmy to tak, sam tego świata widzą, prawda? Widzą, odczuwają, wiedzą, co robimy. Moim zdaniem bardziej się przenikają, to nie jest taka granica, wiesz, że tak jak, no nie wiem, że wyjeżdżam z jednego kraju i wjeżdżam do drugiego, tak naprawdę się przenikają, tylko że właśnie nasza świadomość nie zawsze tam jest. Chociaż i tak zawsze jesteśmy częścią świata duchowego, bo nie można inaczej, tylko czasem tracimy jednak to połączenie z naszym wyższym ja, albo nie mamy też tego kontaktu. Z tym, że też nie zawsze, wiesz, dobra, w moim zawodzie jest to ważne, ale też nie zawsze musimy cały czas widzieć zmarłych, wiesz, bo chodzi przecież o to, żebyśmy żyli tutaj, tak? Ale z tego, co wiem, to po prostu ci zmarli bardzo jakby nam kibicują, że tak powiem, i cieszą się, żebyśmy, lubią być wspominani, tak? Jako te dobre chwile. Po jakimś czasie trochę mogą mieć, wiesz, jak już mija parę lat, a my dalej nie żyjemy swoim życiem. To trochę czasem mogą być, znaczy zniecierpliwieni, to za dużo powiedziane, bo tam się ma jednak dużą cierpliwość, ale wtedy już trochę jakby tak naciskają, że dobra, już starczy, póki jesteś na tej ziemi, to wykorzystaj to, bo szkoda czasu. Tak.
Fajnie, Madziu, zbliżamy się pomału do końca. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Wszelkie dane, kontakt do Madzi znajdziecie Państwo pod filmikiem. Czy chciałabyś, Madziu, tak na zakończenie taką iskrę jeszcze podsumowującą wysłać do ludzi, czyli w sensie takim myśl taką, bo temat poruszałyśmy. Generalnie bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wiesz co, myślę, że po prostu jesteśmy tutaj, żeby żyć. I żeby na tym się skupić i żyć swoim życiem, bo czasem tak popatrzymy na innych, a każdy jest inny i właśnie jeden będzie szczęśliwy, jak będzie układał puzzle, drugi będzie medium, a trzeci będzie po prostu chodził po górach, że to wszystko są wartościowe, równowartościowe doświadczenia i fajnie tutaj jednak być. Fajnie, dziękuję bardzo. Jeszcze raz Państwa zapraszam w każdy wtorek i piątek o godzinie 18:00. Prowadzę audycję na żywo. Są to audycje z uśmiechem przez życie. Wyciągam pozytywne przesłania, karty dobrostanu dla duszy. I jeżeli macie życzenie, to zapraszam na żywo, a pod filmikiem znajdziecie Państwo kontakt do Magdaleny Sztamfer, medium naszej kochanej Madzi, która była z nami. Jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia. Pa.